lepiej to wyglądało niż wczoraj. No zdecydowanie, dzisiaj już te skoki udało się na jednym miarę fajnym poziomie wszystkie oddać, więc taki dzień na plus. To był ten pułap treningowy, czy inaczej to wyglądało w ostatnim tygodniu? Jeszcze raz? To był ten pułap treningowy, czy inaczej to wyglądało ostatnio? No mniej więcej, bym powiedział, że ten weekend był taki pułap treningowy, bo właśnie zdarzają się takie gorsze skoki jak wczoraj i takie lepsze jak dzisiaj, więc tak to należy wyglądać. Takie wyjątkowo dobre lato chyba dla Ciebie, takie nie ma dużych problemów, wydaje się. Kwalifikacje pewnie przeszłem i dzisiaj nie ma co narzekać. Pierwsze punkty Wiśle w tak, też jakiś plusik. Paweł, lądowanie u Ciebie też całkiem fajnie wygląda. Na tym się pracuje od dziecka, tak? Ale szczerze mówiąc, to często mam jeszcze właśnie problemy z tym lądowaniem, bo to zmieniłem narty, nie wiem, mam trochę inne czucie jakby podejścia do lądowania, ale właśnie czasem udaje się tam tak całkiem fajnie to wylądować. Ale imponujesz, jesteś jak cyrkowiec, kiedy zademonstrowałeś tę swoją umiejętność, to jest jeden z elementów właśnie przygotowań, prawda? No tak, tak, wszystko trzeba zorganizować, stabilizację i siłę i dynamikę, więc tak to wygląda. Myślę, że każdy chce jak najszybciej do domu i do tego, bo nie ma przerwy, tak? Na co mnie do tego dalej. No pewnie będzie, ale gdzieś tam każdy ze swoim towarzystwem, ze swoim najmniejszym, gdzieś tam najmniejszym, gdzieś tam do domu.